Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Czwartek 6 lipca w Zamku Rycerskim w Dzięgielowie w ramach obchodów stulecia diakonatu żeńskiego Ebenezer, ale także z okazji 150. rocznicy urodzin księdza seniora Karola Kulisza miało miejsce otwarcie wystawy pod tytułem Ksiądz senior Karol Kulisz, ojciec duchowy pokoleń. Wystawa została przygotowana przez Panteon Górnośląski w Katowicach. W Zamku Rycerskim można ją oglądać do 9 lipca. Więc witam jeszcze raz bardzo serdecznie i nasze kochane siostry diakonice, duchowieństwo, szacownych gości, media, o tutaj i naszych przyjaciół z Zaolzia, z Czeskiej Republiki, ale oczywiście jesteśmy u siebie po tej stronie i myślę, że za chwilę poproszę tutaj pana kustosza, żeby przedstawił aby genezę i kilka słów też powiedział o powiedzmy Panteonie Górnośląskim i zrobimy sobie takie oficjalne otwarcie. Po pierwsze bardzo serdecznie wszystkich witam i co najważniejsze bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość prezentacji naszej wystawy tutaj w takim dość ważnym miejscu z punktu widzenia postaci księdza Kulisza, jak i całego diakonatu. No i co najważniejsze, chciałbym podziękować księdzu Markowi za pomoc przy tworzeniu tej wystawy, bo bez tej pomocy na pewno tak dobrze by nie wyszła. Kilka słów o genezie. Skąd wzięliśmy pomysł na powstanie tej wystawy? Przede wszystkim 150. rocznica urodzin. Co ciekawe, w tym roku obchodzimy także rocznicę 150. urodzin Wojciecha Korfantego, a więc można powiedzieć dwóch wielkich działaczy tamtego okresu, którzy na różnych polach, a jednak wiele uczynili dla swojej społeczności, czy to właśnie w duszpasterstwie, czy to w zakresie polityki już Górnego Śląska. No i kiedy tworzyła się ta wystawa, bardzo mocno można powiedzieć, zżyłem się z postacią księdza Kulisza. Gdybym miał na nowo wybierać temat mojej rozprawy doktorskiej, to na pewno byłoby to życie księdza Kulisza. Niestety czasu nie da się wrócić, więc może kiedyś jakąś pracę uda się poczynić. Tym bardziej brakowało mi tych kolejnych plansz, bo im bardziej człowiek, można powiedzieć, wsiąkał w tą historię, w tą postać, to gdzieś chciało się i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, chociaż wiadomo, środki są ograniczone, ale myślę, że na tyle udało się to odtworzyć zarówno słowem, jak i obrazem, żeby jak w najlepszy sposób przybliżyć postać księdza seniora Karola Kulisza, który był tutaj niewątpliwie postacią ikoniczną i myślę, że nadal taką postacią jest, i niewątpliwie taką postacią będzie dla kolejnych pokoleń. My w siedzibie Panteonu Górnośląskiego przez miesiąc prezentowaliśmy tę wystawę. Cieszyła się zainteresowaniem tych, którzy przychodzili odwiedzać wystawę główną, że poświęcali czas wystawie stałej i tej wystawie czasowej, która była prezentowana w naszym przedsionku, można tak powiedzieć, w tej takiej głównej sali. I kilka słów jeszcze o Panteonie. Naszym głównym celem jest upamiętnianie osób zasłużonych dla historii Górnego Śląska, ale także wychodzimy poza, bo też ten Śląsk Cieszyński upamiętniamy właśnie przez wybitne postacie, jak właśnie postać księdza seniora Kulisza. Można powiedzieć, jest on takim promienitym, można powiedzieć, przedstawicielem tutaj tego regionu Śląska Cieszyńskiego. I nie mogło go zabraknąć na naszej wystawie stałej, a także pojawiła się ta okazja wystawy czasowej. Poza właśnie osobami duchowymi wspominamy polityków, działaczy społecznych, naukowców, przedstawicieli kultury, a więc szeroki zakres tych osób. I jeszcze trzeba powiedzieć, z jakiego okresu. Nie jest to nic tutaj
nie wpadliśmy na nic odkrywczego, no bo wzięliśmy, a raczej statut tak został stworzony, że nasza instytucja upamiętnia osoby z ubiegłego wieku, z tego polskiego okresu Górnego Śląska, no i w ten okres także wpisał się ksiądz senior Karol Kulisz. Tym bardziej jest zaszczycony, że mogłem tworzyć, a raczej współtworzyć tutaj z księdzem Markiem tą wystawę. No i jeszcze raz bardzo się cieszę, że jest ona tutaj, no, a także, że ci wszyscy, którzy odwiedzają nasz Panteon, mogą czy za sprawą wystawy właśnie tej czasowej albo stałej, gdzie też jest upamiętniony ksiądz Karol Kulisz, poznać tą postać, a co za tym idzie bliżej historię Górnego Śląska, tego Śląska tutaj też cieszyńskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość tutaj odwiedzenia takich ciekawych miejsc. Jak po drodze tu jechałem, no to tak człowiek musiał skupiać się na drodze, ale jednak ten wzrok gdzieś uciekał, bo takie bardzo ładne okolice, więc bardzo raz jeszcze dziękuję. No i zapraszam tu z tego miejsca do Katowic, do Panteonu Górnośląskiego, żeby inne też postacie zobaczyć, ale zobaczyć też sposób, w jaki ksiądz senior jest tam upamiętniony na wystawie stałej. Bardzo dziękuję, no i życzę dobrego tutaj odbioru, bo też więcej wystaw jest, więc no myślę, że tu warto chwilę czasu poświęcić. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.